Witam Was serdecznie w Mazurskiej Pasiece roku 2018. Dzisiaj krótki materiał o pszczołach. Ziemia ełcka jest regionem bardzo czystym. Występuje u nas wiele gatunków zwierząt. Bardzo popularne ostatnimi czasy są właśnie pasieki. Jest to zajęcie, którym pała się coraz więcej osób. Na szczęście wszystkich, Szanowni Państwo, ponieważ Albert Einstein rzekł kiedyś, że jeżeli zginie ostatnia pszczoła, dla ludzkości pozostanie jedynie 4 lata istnienia. Także dbajmy o te małe stworzonka, pracowity jak pszczoła nie bierze się znikąd. Pszczółka letnia, taka jak teraz, wypracowuje się dosłownie w miesiąc czasu i umiera. Pamiętajmy, mówiąc, jeżeli odnosimy się do pszczół, właśnie używając tego stwierdzenia, żaden prawdziwy pszczelarz nie przyjmie innego nazewnictwa, jeżeli właśnie tylko umieranie pszczół. Bierze to się z wyjątkowego szacunku dla tych zwierząt. Miody możemy mieć różne, miody kwiatowe, leśne, wielokwiatowe najczęściej, które występują, a także miody specjalistyczne, które występują w danym okresie, jeżeli na danym miejscu jest duże natężenie danej roślinności. Na przykład rzepa, klipa, gryka i wiele akacja, w zależności od pory roku. Warto pamiętać, że aby miód był dobry, warto kupować go u prawdziwych pszczelarzy. Takie miody, choć też nie jest to regułą, nie są po prostu przetwarzane, nie są dodatkowo wzbogacane o syropy. Prawdziwy miodek, prawdziwy, z prawdziwego ula, no dana rodzina nie przyniesie w roku więcej niż 10-15 kg miodu. Także jeżeli chcemy uzyskać prawdziwy miód, musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i zdawać sobie sprawę z tego, że prawdziwy miód musi też mieć swoją cenę. Cenę pracy pszczół, ale też cenę pracy pszczelarza. Miód kiedyś w dawnych czasach, w czasach średniowiecza, zarezerwowany był tylko dla króla. Tylko królewskie pasieki istniały i barcie. Król jedynie miał do nich prawo. Także widzimy, jak cenne są to zwierzęta, jak bardzo pożyteczne w ogóle dla przyrody, dla środowiska. Na naszej ziemi tutaj mazurskiej mamy duży urodzaj, coraz więcej widzę pszczelarzy. My tutaj, prowadząc firmę Skład Kamienia w Ełku, bardzo, bardzo widzimy, że w okolicy naszej coraz więcej pojawia się właśnie pasiek. Chwała pszczelarzom za to. Zapraszam Państwa do innych naszych filmów, gdzie pokażę, jak wygląda życie rodziny pszczelej, pokażę, jak wygląda życie w ulu. Zapraszam do oglądania innych filmów, a także zarażam pasją pszczelarstwa. Mam nadzieję, że uda mi się może jakieś osoby. Jest to piękne, wspaniałe zajęcie dla osób szczególnie mieszkających w takim urokliwym miejscu jak Ełk, jak Mazury. Jest to zajęcie wspaniałe. Także zapraszam, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.